Witajcie moi kochani studenci. Dzisiaj chciałabym prowadzić lekcję właśnie stąd. Jestem w górach, w Beskidach, 1600 metrów nad poziomem morza. Przybyłam tutaj, żeby Wam opowiedzieć o Feng Shui. To będzie nasz kolejny temat, żebyście troszeczkę odpoczęli od szkicowania. Temat związany z przyrodą, z naturą, z pięcioma elementami, które są w Feng Shui tak ważne. O tym wszystkim będę Wam opowiadać. Zarówno w tych wideo, jak też będę Wam pisała. I chciałabym, żeby przez kilka, może tygodni, może dwa, trzy, żeby Waszą inspiracją była przyroda, czyli element ziemi, metal. Właściwie jest pięć elementów. Jeszcze zastanowię się pod schroniskiem, czy zaczniemy dzisiaj od wprowadzania harmonii w domu. Podam Wam też takie małe ćwiczenia. Myślę, że będziecie zadowoleni z tych lekcji. I też chciałam Wam się z Wami podzielić tym pięknym widokiem. Spokojem gór, ciszą. Tu, gdzie wirus nie dociera, gdzie możemy czuć się bezpieczni. Chciałabym pokazać Wam, jak jest tutaj pięknie. I być może to wideo może też Was zrelaksować. Pokazać Wam tą niesamowitą przestrzeń, która oczywiście czeka na Was, kiedy to wszystko się skończy. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam i bardzo Wam dziękuję za udział w moich lekcjach. Bardzo. Więc do usłyszenia.